Ja mam nadzieję, że dobrze pamiętamy, o czym mówiliśmy tydzień temu. Tak naprawdę czas kazania to jest kilkadziesiąt minut, a potem wracamy do domu i mamy cały tydzień i oczywiście w tym całym tygodniu idziemy do pracy, gotujemy obiady, załatwiamy różne rzeczy, ale też musimy pamiętać o tym, że myślenie o tym, co było zwiastowane, myślenie o słowie, które było głoszone, jest dla nas chlebem na każdy kolejny dzień. Oczywiście my czytamy Biblię codziennie, może wiele razy dziennie. Jeszcze wrócimy dzisiaj do tematu czytania Pisma Świętego. Natomiast nad tym, co słyszeliśmy, musimy myśleć, zastanawiać się i też prosić, żeby Duch Święty objawiał nam te najgłębsze prawdy tego Słowa, żeby one znalazły zastosowanie w naszym życiu, nie? Bo jeżeli to będzie tylko jakaś wiedza, jakaś informacja, to ona będzie jedną z miliona informacji, które w ciągu tygodnia wpadają poprzez nasze zmysły do naszego wnętrza. I tych informacji jest tak dużo i one tak bardzo walczą o nasze życie, o nasze wnętrze, o nasze myślenie, o naszą uwagę. Pan Bóg nie przebija się na siłę przez to wszystko. Pamiętacie tekst objawienia, który mówi: oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś otworzy, to wejdę. Jeżeli nie otworzy, to nie wejdę. Bo Pan Jezus nie pcha się na siłę do naszego życia. Pan Jezus niczego na siłę nie chce zrobić w naszym życiu. Ja już wiele razy mówiłem, ani nabożeństwa w Kościele nie są obowiązkowe, ani spotkania w tygodniu nie są obowiązkowe, ani czytanie Biblii nie jest obowiązkowe, ani niebo nie jest obowiązkowe. Przepraszam za to zdanie, ale w piekle jest tyle miejsca, że tam każdy się zmieści. Natomiast Syn Boży przyszedł na tą ziemię, aby szukać i zbawić tych, którzy zginęli, ale tych, którzy chcą. W jednym miejscu Pan Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Czyli nie wszyscy, tylko wszyscy, którzy już sobie sami nie radzicie, wszyscy, którzy stwierdziliście, że już macie potąd tego świata i tej radości tego świata i ciekawostek tego świata. Jeżeli tym wszystkim jesteście spracowani i obciążeni, to przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. I tego nie zrozumiecie, bo człowiek w świecie nie zrozumie, co to jest odpocznienie w Bogu. Odpocznienie, to Boże odpocznienie, to nie jest się wyspać. To Boże odpocznienie to nie jest tylko nie być narobionym. To Boże odpocznienie to jest żyć w takiej wolności, w takim pokoju, choć wszystko wokół ciebie krzyczy, że nie możesz mieć pokoju w sercu, że nie możesz czuć się bezpiecznie, że wirus jest wszędzie, że problem jest wszędzie, że zewsząd na moją duszę ktoś tam nastaje, a ty idziesz przez życie i jesteś spokojny. Taki obraz mi przez cały tydzień chodzi po głowie. Pamiętacie, o czym mówiliśmy tydzień temu? Mówiliśmy o takim epizodzie w życiu Izraelitów i coś się wydarzyło. Część z nich poumierała czy poginęła, a część z nich przeżyła. I oni, kiedy tak patrzyli na to, myśmy tydzień temu nie mówili o tym. Dlatego trzeba wracać do tekstu, dlatego trzeba czytać cały kontekst tego, o czym mówiliśmy. I oni może tak szli sobie już w niedzielę na spacer i jedni mówili: no tamtym to się udało, no a tym to się nie udało. Ci przeżyli, tamci nie przeżyli. Tym się powiodło, tamtym się nie... No szczęście mieli, udało im się. No ale tak to nie działa, nie? Mojżesz nam to objawił i powiedział jedną z największych prawd, które możemy znaleźć w Starym Testamencie, a może nawet w całym Piśmie Świętym. Wy, którzy przylgnęliście do swojego Boga, nie poumieraliście. On was ochronił, on was osłonił. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
było nam recytowane w psalmie przecież całkiem niedawno. Taki obraz mi chodził po głowie. Idzie sobie taka śliczna 16-latka po warszawskiej Pradze w tym najgorszym czasie dla tej warszawskiej Pragi. Jest godzina pierwsza w nocy, z jakiegoś powodu, nie ze swojej głupoty się tam znalazła. Jeżeli ktoś miał jakąśkolwiek wiedzę na temat tego, co to za dzielnica, to tam się nikt nie czuje bezpieczny, za wyjątkiem tych, którzy napadają. I gdyby ta dziewczynka tak szła sama, pierwsza w nocy, żadnej pomocy, żadnej nadziei, ja nie wiem, co by przeżyła, nie wiem, ile strachu by przeżyła, nie wiem, jaka trauma zostałaby na lata w jej życiu, ale byłoby to ciężkie doświadczenie, gdyby się źle nie skończyło, a prawdopodobnie, żeby się źle skończyło. Ale tak sobie pomyślałem, gdyby ona sobie tak szła i z jakiegoś powodu nam nieznanego się tam znalazła, nie przez swoją głupotę, ale idzie z nią taki kumpel, hardkorowy koksu się nazywa. I teraz ci wszyscy w tych bramach, którzy mieliby ochotę ją zaczepić albo zrobić jej krzywdę, nawet nosa by nie wyściubili z tej bramy, gdzie siedzieli. No chyba, żeby powiedzieć, dzień dobry, panie Burnejka, nie? Żeby się przymilić albo poczuć się bezpieczniej, że niby kumple. Biblia mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. My, jeżeli boimy się w naszym życiu, a nie powinniśmy, bo Biblia mówi na każdy dzień naszego życia, nie bój się. Wiecie, dlaczego nie musimy się bać? Bo ten, który idzie obok nas, to nie jest jakiś tam hardkorowy koksu. To nie jest jakiś człowiek, który jest tylko trochę bardziej napakowany niż my. To jest ktoś, przed którym drży niebo i ziemia. Gdybyśmy doszli do Księgi Objawienia, to przeczytalibyśmy, że nie tylko niebo, nie tylko ziemia przed nim uciekła, niebo przed nim uciekło. Przed jego chwałą, przed jego wielkością pierzchnie każdy i wszystko i zawsze. I dlatego możesz czuć się bezpiecznie, chyba że jesteś daleko. Gdybyśmy wrócili znowu do tej Mojżeszowej, to tam byli ci, którzy poszli za rzeczami tego świata. Oni może w ten sposób tak nie widzieli, że to jakiś straszny grzech. Nie od razu ludzie widzą, że wszystko jest skrajnie złe i dokąd prowadzi. A ten świat nam ciągle wymawia, że to nie jest złe, że to nie jest złe, że to jest piękne, że tamto jest piękne. A my musimy wiedzieć. My nie możemy chodzić po omacku. Wiecie, dlatego tytuł dzisiejszego kazania brzmi tak. Rok 2021, rokiem przylgnięcia do słowa. Nie możesz przylgnąć do Boga, a nie przylgnąć do Jego słowa. Jedno ze słów, które przeczytałem właściwie, cytuję sobie go ciągle z pamięci. Może przez to powtarzanie w naszym zborze tak wiele razy, nawet się już nie zastanawiamy nad tym, co tam jest napisane tak naprawdę. Ale ten tekst mówi, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. W ogóle spróbowaliśmy kiedyś trochę głębiej nad tym pomyśleć, co tam jest napisane? No przecież to albo jest skrajny absurd, albo, jeżeli to jest prawda, to stawia słowo w tak nieprawdopodobnym miejscu, że to nam się do dzisiaj nawet nie śniło. No bo nie wiem jak wy, ale ja ciągle mam wrażenie, że Ziemia jest czymś stabilnym. Czasami ludzie, którzy nie lubią latać, jak wysiądą z samolotu po tych kilku godzinach stresu, to Ziemię całują. Bo nareszcie są na czymś, co jest stabilne.
I my przez całe życie mamy wrażenie, że to, co jest pod naszymi stopami, jest czymś stabilnym. I ludzie często mówią, twardo stąpam po ziemi, nie? Ziemia to jest to, co się nie ugina pod moimi nogami. Wejdę na jakieś drzewo, na jakiś krzaczek, to się ugina. Jest wiele rzeczy, które może się ugiąć, które może zadrżeć, ale ziemia jest stabilna. I uwaga, jeżeli ziemia jest stabilna, to czym jest niebo? Jest czymś 1000 razy, 100 000 razy, 1 000 000 razy, 1 000 000 razy czymś stabilniejszym niż ziemia. To jest to miejsce, o którym mówimy i myślimy, że to jest to miejsce, gdzie stoi tron Boży. Jeżeli możemy sobie, czy czasami myślimy o tym, że niebo i ziemia mogłyby przeminąć, to tak bardzo nie mieści się w naszej głowie, że nawet nie próbujemy tego analizować. Nawet nie próbujemy tego, co miałoby się stać. Niebo i ziemia, szczególnie niebo, są dla nas czymś nieprawdopodobnie stabilnym, wielkim, nieogarniętym w ogóle żadnym ludzkim rozumem. A słowo? Czym jest słowo? No słów niektórzy z nas to wypowiadają w ciągu doby 100 000. Bla, 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 bla. I w prawo i w lewo, i słowa, i słowa, i słowa, i słowa. Włączymy radio, telewizję, jedziemy w autobusie, siedzimy z ludźmi. To tych słów pada miliony, miliony, miliony. I dlatego wielu tego słowa nie traktuje poważnie, nie? Przyjdę do ciebie. Ale nigdy nie przyszedł. Zrobię to, ale nigdy nie zrobił. Pomogę ci, ale nigdy nie pomógł. Obiecał coś. Za pół roku mówię, o sorry, zapomniałem, nie? I nauczyliśmy się jako ludzie, że są rzeczy stabilne, takie pewne, takie twarde pod naszymi stopami. To jest niebo. Są rzeczy stabilne, stabilniejsze. Ziemia i to stabilniejsze do niebo. No a słowo to wiecie, powiedzieć, obiecać, nie zrobić, zapomnieć. I oczywiście my dzisiaj mniej mówimy i będziemy mówić, choć może trochę, jeżeli zdążymy o słowie, które jako ludzie wypowiadamy. Ale dlatego, że nie cenimy sobie ludzkiego słowa, to też nie zawsze wystarczająco poważnie traktujemy Boże Słowo. A to, czego chcemy dzisiaj się nauczyć, to, że Boże Słowo jest tak i amen, że Boże Słowo to wieki przeminą, niebo i ziemia przeminą, ale to Słowo będzie stabilne. Ja czytałem w tym tygodniu, jest w księdze Izajasza taki bardzo znany nam tekst, bo ludzie przez wieki mówili, no dobra, no tak mówisz, tak jest napisane, ale daj mi jakiś dowód, daj mi jakiś znak. Pan Jezus chodził po ziemi i jak tylko zaczął swoją publiczną działalność, to robił ciągle niezwykłe rzeczy, a ludzie, kiedy tak usiedli razem, to zawsze mówili, fajnie, ale daj nam jakiś znak. Pokaż nam jakiś znak z nieba. Wino z wody uczynił w Kanie Galilejskiej. Znalazł się w domu Piotra, jego teściowa była chora, to teściową uzdrowił, szedł przez cmentarz. W tym czasie było wielu ludzi opętanych. Wypędził te demony, użalił się nad Marią Magdaleną. Była kobieta, która wydała cały majątek, nie biedna kobieta. Wydała cały majątek na lekarzy i nikt jej nie pomógł. Kiedy usłyszała, że Mesjasz chodzi po ziemi,
To tak sobie pomyślała, taka wiara wstąpiła w jej serce. Mówi, gdybym tylko dotknęła rąbka jego szaty. I ona została uzdrowiona. I takich rzeczy, kiedyś uczniowie mieli przeprawić się na drugi brzeg Morza Galilejskiego i była taka straszna burza, że ci wytrawni rybacy, to nie byli amatorzy, to nie ktoś taki jak ja, może i ty, że 3 razy w życiu płynął kajakiem i nie ma żadnego doświadczenia. To byli wytrawni żeglarze, to byli zawodowi rybacy, to byli ludzie, którzy na tym jeziorze zjedli swoje zęby. Ale tego dnia, właściwie tej nocy, już byli pewni, że giną. Było tak źle, jeszcze nigdy nie było tak źle. I kiedy zawołali, Panie ratuj, Pan Jezus wyciągnął rękę i powiedział, ucisz się. Przepraszam, co zrobił? Powiedział. Co tam zabrzmiało? Tam zabrzmiało słowo. Słowo. Mamy nauczyć się, że słowo ma nieprawdopodobną moc, nieprawdopodobne znaczenie, może mieć niezwykły wpływ na nasze życie. Przede wszystkim to Boże Słowo. W znacznym stopniu słowo tych, którzy żyją z Bogiem, chodzą z Bogiem i wypowiadają słowa w Duchu Świętym. Ale też musimy się nauczyć, że nawet nasze ludzkie mówienie wcale nie jest bez znaczenia. Że my, w tym ateiści, mogą słowem zabić, a mogą słowem zbudować albo zachęcić. Kiedy ci ludzie przyszli i powiedzieli, jeszcze ci dużo wcześniej, nie ci, jak Pan Jezus chodził po ziemi, już w Starym Testamencie, chcieli jakiegoś znaku. Pan Jezus powiedział tak, sam Pan z nieba da wam znak. Sam Pan z nieba da wam znak. Oto Panna pocznie i urodzi syna i nazwie go Immanuel, czyli Bóg z nami, czyli Pan Jezus chodzący wśród ludzi. Bóg z nami to jest ten Pan Jezus, który chodzi między ludźmi. No i oni wysłuchali tego słowa. Minął rok, 50. No i niektórzy mówili, no cóż, to tak jak z tym naszym gadaniem, nie? Powiedział i nic się nie stało. Wiecie, to czego uczy nas Pismo Święte? To czy minie 50 lat, czy minie 500 lat, czy minie 5000 lat? Jeżeli Bóg coś powiedział, to się stanie. I dlatego my też musimy mieć oczy i uszy otwarte, ale musimy mieć coraz lepszą znajomość Słowa Bożego. Jeżeli nie chcemy pobłądzić w tym świecie, jeżeli chcemy, żeby nas życie nie zaskakiwało, jeżeli chcemy rozpoznać czas, w którym żyjemy. Wiecie, jaki zarzut kiedyś Pan Jezus postawił Jerozolimie? Jerozolem, Jerozolem. O, gdybyś rozpoznało czas swojego nawiedzenia. Ale oni w ogóle niczego nie poznali. Oni traktowali to jako jakiś taki tekst, który się czyta w synagodze, bo się go czytało. Przez wieki, ja nie wiem, ile razy się go czytało, ale w synagogach ciągle się coś czytało. Ale kto dzisiaj na to słowo zwraca uwagę? Kto to słowo traktuje poważnie, jak minęło 700 lat i nic? Ale kiedy minęło 700 lat, to się stało. Pamiętacie, no, ten świat niedawno obchodził, cokolwiek to znaczy, Boże Narodzenie. Ja mówiłem, jedni obchodzą, bo obchodzą, jedni obchodzą, bo omijają z daleka, nie lubią świąt, nie lubią o tym rozmawiać, ale wierzący ludzie powinni rozmawiać na temat każdej rzeczy, o której mówi Pismo Święte. Też o narodzeniu Pana Jezusa.
I kiedy oni zaczęli się zastanawiać nad tym, ktoś powiedział, urodził się Mesjasz, przyszedł Mesjasz, urodził się Zbawiciel, a niektórzy mówią, ale gdzie to się miało stać? No jak to, nie wiesz? Tyle lat chodzisz do synagogi i nie wiesz? W Betlejemie Judzkim? Co tam jest dalej napisane? Bo tak powiedział prorok. I jeżeli Boży prorok coś powiedział 50 lat temu, 500 lat temu, 700 lat temu, to powiedział 700 lat temu. I spełniło się co do joty. Spełniło się co do czasu, spełniło się co do miejsca, spełniło się, że Pan Jezus został tym Mesjaszem i my wszyscy dzisiaj o tym wiemy. A teraz musimy pomyśleć o czasach, w których my żyjemy, żebyśmy się nie dali zwieść, żebyśmy z powagą podchodzili do czasu, w którym żyjemy. Jeruzalem, Jeruzalem, o gdybyś rozpoznało czas swojego nawiedzenia, ale oni nie rozpoznali. To Bóg, Stwórca Wszechświata, chodził ulicami Jerozolimy, a oni niczego nie rozumieli. Oni powiedzieli, no jeżeli jesteś Synem Bożym, daj nam jakiś znak. A Kana Galilejska? A teściowa Piotra? A nakarmienie 4000 plus kobiety i dzieci? A nakarmienie 5000 plus kobiety i dzieci? A uspokojenie morza? A 1000 innych rzeczy, które wydarzyły się na waszych oczach, to nie są znaki? Nie, ale Biblia mówi, ludzie są ślepi. Ludzie są głusi i my, jeżeli nie chcemy zabrnąć nie wiadomo gdzie, nie możemy być ślepi, nie możemy być głusi. Jeżeli Biblia nam mówi o tym, że kiedyś przyjdzie jeden człowiek, który będzie miał ambicję zasiąść na miejscu Boga, który ogłosi się dla tego świata, że jest Bogiem, że to On nad wszystkim zapanuje i że wszystko Jemu musi być podporządkowane, i wiecie, że to Jemu podporządkowane, że to się zaczęło na naszych oczach? Ja już wspomniałem to chyba dwa razy, że mówi się coraz głośniej w tym świecie, że coś takiego jak własność prywatna przestanie istnieć. Kiedy to pierwszy raz usłyszałem, no to chciałem tak brzydko zrobić, ale nie zrobiłem. Jedzie mi tu czołg? Nie ma takiej opcji. No może jeszcze w tej dawnej wschodniej Europie, gdzie ludzie są ciągle jeszcze zahukani, ciągle jeszcze pamiętamy, że przez lata byliśmy gnębieni, nasza wolność była zabierana, jak nie stan wojenny, to wojna, to zabory, to ciągle byliśmy miotani, szargani, zamykani, zniewalani. No to jeszcze ta wschodnia Europa, no ale Zachód? Ja mam uwierzyć w to, że taki Zachód nauczony do wolności, że oni pozwolą sobie kiedyś swoją wolność odebrać, swoją prywatność odebrać. Wiecie, jak wygląda prywatność w Ameryce? No masz spluwę w domu, ktoś wchodzi na twoją działkę, zastrzelisz go, nie ponosisz żadnych konsekwencji. Bo własność prywatna jest świętością nad świętościami. Ja mam uwierzyć w to, że oni tak tą swoją prywatność oddadzą bez zmrużenia oka. No, dużo jestem w stanie uwierzyć, no, za mojego życia też mnóstwo rzeczy się wydarzyły, w które trudno mi było wcześniej uwierzyć, no ale to nie może się stać. No ale Biblia mówi, że te rzeczy się staną, że kiedyś temu jednemu człowiekowi, czy tym ludziom, tej grupie ludzi, czy bestii, czy jakkolwiek Pismo Święte w różnych miejscach, czy antychrystowi, bo to jest najbardziej trafna nazwa, jakiej możemy w tej sytuacji użyć, że wszystko na tej ziemi będzie mu poddane i on sobie to podporządkuje, a potem dopiero przyjdzie Pan Jezus i zrobi z tym wszystkim porządek. I przyjdzie na ten świat, czas jakiego nie możemy sobie wyobrazić. Biblia mówi, wilk z barankiem paść się będą. Możecie sobie taki obraz wyobrazić? Że wszystkie drapieżniki będą mieszkać z najbardziej łagodnymi barankami, alpakami, innymi zwierzętami. Przekują miecze na lemiesze, czyli nikt nie będzie się zbroił, wszyscy będą tylko wyrabiać narzędzia. Ale zanim do tego dojdzie, to antychryst
zrobi na tym świecie taką zadymę, takie zamieszanie, takie coś, czego ludzie od początku świata nie doświadczyli i nawet nie mają o tym pojęcia. Jednym z etapów będzie to zabieranie ludziom kawałka po kawałku ich życia, czasu, majątków, pieniędzy, wszystkiego. Aż diabeł będzie miał władzę od początku do końca nad wszystkim. No i oczywiście w to nie uwierzyłem. Dużo rzeczy może się wydarzyć, ale już coś słyszałem gdzieś tam w drugiej połowie roku. Czytam w listopadzie. Papież Franciszek, czyli wiemy, o kim mowa, tak? Współcześnie panujący papież powiedział w poniedziałek, to był listopadowy poniedziałek, nie ostatni, to jest, że prawo do własności prywatnej nie jest absolutne i nietykalne. Trzy razy wracałem, zmieniłem okulary, czy dobrze widzę, ale rzeczywiście tak jest napisane. W wystąpieniu wideo rozpowszechnionym przez Watykan papież oświadczył, że trzeba zbudować, uwaga, nową sprawiedliwość społeczną. Nasz premier mówił, nowy ład. Inni mówili nowy porządek. Ale wszyscy zmierzają w tą samą stronę. Oświadczył, że trzeba zbudować nową sprawiedliwość społeczną, wychodząc od przesłanki, że tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do własności prywatnej za absolutne i nietykalne. I zawsze podkreślała tylko jego funkcję socjalną. Przypomnę jedną historię z Biblii. Bogaty człowiek zbudował winnicę. To była profesjonalna winnica. Tam było wszystko, co w winnicy jest potrzebne do tego, żeby o ogród zadbać i o to, żeby zrobić wino i soki z winogron, które urosną. Ogrodził ją płotem, zbudował prasę, a więc to była winnica od początku do końca we wszystko wyposażona. A potem wydzierżawił ją wieśniakom i wyjechał na długi czas. No i potem, kiedy wracał albo posyła kogoś, to mu powiedzieli, no wiesz, po 5 latach nastąpiło przedawnienie. Już nie jesteś właścicielem. Tak? Albo papież Franciszek powiedział, że tradycja chrześcijańska nigdy nie uznawała prawa do własności prywatnej. Ale tamtą historię Pan Jezus opowiada. I co mówi Pan Jezus? Wrócił po długim czasie. Nie wrócił za rok, nie wrócił za pół, nie wrócił za dwa. Wrócił po długim czasie. I oczekuje tego, co jego. Tam posyła jednego człowieka, oni go zabili. Posyła drugiego człowieka, trzeciego człowieka. Wszystkich pobili, pozabijali. A potem pomyślał, to jest oczywiście podobieństwo, które przybliża nam to, co Pan Jezus, czego Pan Jezus doświadczył na tej ziemi. Potem miał swojego umiłowanego syna i tego posłał. Wiecie, co zrobili? Też go zabili. Ale ten właściciel nie mówi, no cóż, no była ta klauzula, że własność prywatna to nie do końca jest prywatna, machnął ręką. Nie. Przyszedł, wytracił sromotnie tych wszystkich ludzi, wyrzucił i każdy z nich poniósł śmierć. Bo karą za grzech jest śmierć.
A własność prywatna, ona była prywatna po roku, prywatna po 5 latach i prywatna po 50. Więc co rzekomo przywódca religijnego świata tutaj sugeruje, to ja tak naprawdę nie wiem. Ja wiem, skąd się to bierze. Powinniśmy teraz częściej czytać Księgę Objawienia, niż ją czytaliśmy kiedykolwiek. Zawsze ludzie odrzucali Księgę Objawienia, bo mówili, ja tam nic nie rozumiem. Powoli coraz więcej będziemy rozumieć z tej księgi, bo te rzeczy będą się działy na naszych oczach. I oczywiście, gdybym na tym poprzestał, to by was nic nie zaskoczyło, bo już mówiłem o tym, nie? Uwaga. To tam wiadomość przedwczoraj chyba. Portugalski rząd, czyli Europa, zachodnia, wolna Europa, przyjął przepisy pozwalające na wywłaszczenie obywateli w sytuacji wyższej konieczności. Ja się pytam, co to jest wyższa konieczność i kto ustali, co to jest wyższa konieczność, związanej z planem odbudowy gospodarki po koronakryzysie. A więc już wiemy, po co był koronakryzys, bo przecież mnóstwo ludzi, ja nie chcę, żeby było jasne, ja nie chcę się zajmować polityką. Ja chcę, żebyśmy jako wierzący ludzie wiedzieli, w jakich czasach żyjemy. A jeżeli żyjemy w czasach poważnych, to musimy do chrześcijaństwa zacząć poważnie podchodzić. Nie tak, że przy okazji zdawkowo, jak będę miał czas, czasami przez lata pytaliśmy kogoś, no ludzie mówią, no jak będę miał czas, to wpadnę, jak będę miał ochotę, to wpadnę, jak nie będę miał nic innego do roboty, to wpadnę, zajrzę, posłucham, przyjdę na nabożeństwo, jak nie będę miał nic innego ważniejszego w domyśle do zrobienia. Ale co może być ważniejszego niż twoja dusza? Co pomoże człowiekowi, gdyby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? I wiecie, jeżeli nam się wydawało, że koniec świata przyjdzie za 500 lat, za 1000 lat, kiedyś tam w nieokreślonej przyszłości, to znowu to nie jest prawda, ale powiem tak, no wtedy jeszcze można sobie było trochę bimbać, nie? Dzisiaj już nie można sobie trochę bimbać. Dzisiaj już nie można żyć na pół gwizdka. No, Pan Jezus mówił, że nigdy nie można żyć na pół gwizdka. Pan Jezus powiedział już dawno, obyś był zimny albo gorący. Jeżeli jesteś letni, to Boży Syn wypluje cię ze swoich ust. I dlatego czas na letnie chrześcijaństwo już się zakończył, już nie istnieje. Ci, którzy ciągle mają nadzieję, że jakimiś tam chrześcijanami są. No taki, tacy najbardziej gorący to nie są, ale nie, no, nie, mało kto jest bardzo gorący, ale jakoś tam się w tym kanonie mieścimy. Nie, to już dzisiaj nie istnieje. Jeżeli jesteś letni, zostaniesz wypluty z Bożych ust. Do nieba idą tylko gorący, do piekła idzie cała reszta, ale najgorsi z nich to są, najgorsi w Bożych oczach to są ci letni. Ci, którzy oszukują samych siebie, ci, którzy oszukują swoje rodziny, ci, no najbardziej samych siebie i rozczarowani będą najbardziej sami sobą, bo żyją przekonani przez lata, że są w Kościele, że są zbawieni, że może nawet są Bożymi sługami, ale Pan Bóg się już dawno nimi nie zajmuje. A więc już ustaliliśmy, po co był koronakryzys, że to jest ten początek końca. Idziemy dalej. Według nowych przepisów osoba pozbawiona nieruchomości przez państwo powinna, nie dostanie, nie musi dostać, powinna dostać odszkodowanie. Wiesz, w Polsce jak wytniesz jakieś stare drzewo, to możesz dostać kilkaset tysięcy kary, ale jeżeli miasto ci zabiera jakieś drzewo, które musi wyciąć, żeby poszerzyć drogę, wiesz, ile ci zapłacą? 7 tysięcy? 3000? No to jest sprawiedliwość tego świata. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwości w tym świecie. Bóg jest sprawiedliwy. Tylko Bóg jedynie jest w 100% sprawiedliwy. W tym świecie nie ma sprawiedliwości. I co to znaczy, że powinna otrzymać odszkodowanie i jakie i kto obliczy wysokość tego odszkodowania? Będzie jednak musiała oddać nieruchomość bez prawa sprzeciwu. Czyli nie masz nic do powiedzenia. Nie masz w sensie Portugalczycy, ale co, do nas to nie dojdzie? Jeżeli wielcy tego świata już od dawna ogłaszają, że to będzie,
to jak to się będzie działo na naszych oczach, to niech nam tylko potwierdza to kazanie, że żyjemy w bardzo, bardzo poważnych czasach. Przed wywłaszczeniem obywatela władze będą musiały uzasadnić, że przejmowany teren ma wysoką użyteczność publiczną, jakieś tam jeszcze. No i kończy się, że to wszystko musi być przy zachowaniu praw, wolności, gwarancji obywatelskich. Coś dla was jeszcze znaczą gwarancje obywatelskie? No mówi się, że no my mamy konstytucję i że według konstytucji to jest nieprawda, to jest nieprawda, to jest nieprawda, ale wszystko się dzieje. Już dzisiaj konstytucją się nie przejmuje. Znowu, nie chcę zajmować się polityką. Chcę, żebyśmy wiedzieli, w jakich czasach żyjemy, bo ta historia, którą Mojżesz opowiadał nam tydzień temu, ona nam pokazała czas, gdzie wielu ludzi zginęło, wielu ludzi nie zginęło, ale ci, co stali z boku, to mówili, no miał szczęście albo miał pecha. A my dzisiaj uczymy się tego, że nie ma szczęścia i pecha, tylko tym światem rządzą dwie moce. To jest królestwo tego świata, królestwo ciemności, królestwo szatana i królestwo światłości, czyli to jest Pan Bóg, ten, który ostatecznie objawi się temu światu jako zwycięzca, ale na tym świecie będzie działa się coraz większa niesprawiedliwość, coraz większa nieprawość, coraz większe bezprawie, coraz więcej rzeczy, w które nie byliśmy w stanie uwierzyć ani 10 lat temu, ani 5 lat temu, ani może nawet rok temu. Kiedy wchodziliśmy w styczeń 2020 roku, to gdyby nam ktoś powiedział, jak ten rok będziemy kończyć, gdyby nam ktoś powiedział, jak ten świat będzie w połowie roku wyglądać, to trudno by nam było w to uwierzyć. Ale jeżeli nie chcemy chodzić po omacku, w tej piątej Księdze Mojżeszowej, to co czytałem ostatnio, to był rozdział 4, wiersz 4. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie? I mówi dalej, patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw. Co to są te ustawy i prawa? Otwórzmy sobie Psalm 119. Może nie teraz, bo jest za długi, ale w naszych domach. On się zaczyna od ustawy, prawa, ustawy, prawa, ustawy, prawa. Wiersz setny, ustawy, prawa. 120, ustawy, prawa. Do samego końca ustawy, prawa. To, co jest niezwykłe w tym psalmie, że psalmista mówi, pokochałem to, pokochałem ustawy, pokochałem prawa, pokochałem to, co na pozór niektórym się wydaje jako ograniczenie, pokochałem, bo one stały się drogowskazem, one prowadzą mnie do celu. No, dzisiaj jak ludzie chcą jechać do celu, włączają nawigację, no ale to nie zawsze tak było. Trzeba było kiedyś się napracować, żeby zdobyć mapę, bo nie wszędzie była, żeby nauczyć się ją czytać, żeby do tego wymarzonego miejsca dotrzeć. I Pismo Święte jest dla nas taką mapą. Patrzcie, mówi Mojżesz, nauczyłem was ustaw i praw, czyli dałem wam słowo od Boga, w które wy uwierzyliście, a ono was doprowadziło do tego, że dzisiaj żyjecie, a ci, którzy w nie nie uwierzyli, oni już dzisiaj nawet nie żyją. Wiecie, wracając jeszcze na moment do tej myśli, że słowo jest czymś bardziej stabilnym niż niebo i ziemia, to chcę dzisiaj powiedzieć, może powoli tym zakończyć, że tego słowa należy się uchwycić. Myśmy już tydzień temu mówili o tym, że to słowo musi się stać dla nas jak kotwica duszy, że my to musimy zarzucić do miejsca najświętszego. Już dzisiaj nie ma czasu na chodzenie po omacku. Już dzisiaj nie ma czasu na chodzenie w ciemnościach.
Dzisiaj jest czas na to, żeby poznawać Twoje Słowo, Boże Słowo. Jak ja się nawracałem, to przez wiele razy, przez wiele lat słyszałem takie zdanie: czytaj Biblię, czytaj Biblię, czytaj Biblię codziennie, chociaż 2-3 wiersze, ale czytaj codziennie. Ja dzisiaj chcę powiedzieć: czytajmy Biblię codziennie. Czytajmy Biblię wiele razy dziennie. Czytajmy Biblię chociaż kilka rozdziałów dziennie. Nie 2-3 wiersze. Raczej 2-3 rozdziały. A raczej jeszcze więcej. Bo my w tej ciemności, dzisiaj w tym świecie robi się ciemno. My to musimy zobaczyć, my to musimy zrozumieć, że w tym świecie robi się ciemno. Nawet kiedy najpiękniejsze słońce świeci tak jak dzisiaj, to w tym świecie robi się ciemno. Ludzie chodzą po omacku. Ludzie już nie wiedzą, w co wierzyć, w co nie wierzyć. Czego się trzymać, czego się nie trzymać. Przekonują się po raz tysięczny, że wszędzie, gdziekolwiek weszli, że wszystko, cokolwiek podpisali, to są gwiazdki i drobny druk. I każdy cię chce wyrolować. Każdy chce cię oszukać. Każdy chce ci coś wcisnąć. A tylko Pan Jezus jest dżentelmenem. Mówi, stoję u drzwi i pukam. Jeżeli chcesz ze mną wieczerzać, jeżeli chcesz ze mną siedzieć przy stole, jeżeli chcesz ze mną spędzić wieczność, to wpuść mnie do środka. Ja wejdę i będę z tobą wieczerzą. A wiecie, to znowu jest słowo. W to słowo musimy uwierzyć. My w ogóle powinniśmy zwracać uwagę na to, że rzeczy, które nie działy się nigdy, jeżeli się zadziały, to zadziały się na Boże Słowo. Kiedyś Piotr taki oszołomiony tym, że widzi człowieka, który idzie po morzu, po wodzie. Możecie sobie to wyobrazić? Wiecie, że nawet po Morzu Martwym nie da się chodzić? Często ludzie, którzy stamtąd przyjeżdżają, to mówią, no to Morze Martwe to jest takie morze, w którym się nie możesz utopić, możesz się położyć i nie to. Tak, możesz się położyć. Ale iść po wodzie nie możesz nawet w Morzu Martwym. A Piotr patrzy, ktoś idzie po wodzie. No szybko się dowiedział, że to mistrz, że to Pan Jezus, że to Zbawiciel. Mówi, że to Ty jesteś. Każ mi przyjść do siebie po wodzie. I co mówi Pan Jezus? Chodź. Jeżeli Piotr idzie na słowo Pana, to idzie. Idzie po wodzie. Oprócz Pana Jezusa, Piotr jest jedynym człowiekiem, który idzie po wodzie. No, niestety zwątpił. I to jest lekcja, która nas uczy, że no, Boże Słowo, nie wystarczy go mieć, nie wystarczy go przy sobie nosić, nie wystarczy go mieć w telefonie, nie wystarczy go mieć na półce, na biurku, w samochodzie, gdziekolwiek. Wiesz, możesz mieć w swoim domu tonę chleba i umrzeć z głodu, jeżeli go nie zjesz. Ta tona chleba obok ciebie nic nie znaczy. 70 egzemplarzy Pisma Świętego w twoim domu i w twojej komórce nic nie znaczy. Jeżeli nie zaczniesz go nie tylko czytać, ale przyjmować do serca, wierzyć w nie. Panie, wierzę, dopomóż mojemu niedowiarstwu, bo aż trudno mi to uwierzyć, ale kiedy szczerze się pomodlisz, Pan Jezus pomoże twojemu niedowiarstwu. Kiedyś człowiek miał chorą córkę i prosił Pana Jezusa, żeby ją uzdrowił. Mówi, mistrzu, nawet nie musisz iść. Powiedz tylko słowo. A to nie o córkę chodziło, to o sługę. Powiedz tylko słowo, a sługa mój będzie uzdrowiony. Kiedyś uczniowie pływali całą noc znowu po tym samym jeziorze galilejskim, wytworni rybacy doświadczeni. Całą noc, nie tylko jedna łódka, oni wszyscy wypłynęli, przez całą noc nie złowili nic. A Pan Jezus mówi, Piotrze, wypłyj na głębie w celu połowu. A Piotr mówi, lubię Cię, Panie Jezu, ale już nie mam siły nawet. Całą noc, ciężko pracując, nic
nie złowiliśmy, a ty jeszcze mówisz na głębie, a ty jeszcze mówisz po tej stronie, a to nie po tej się zarzuca, to po tej się zarzuca. Ale szybko się zreflektował, przerwał w połowie zdania takiego w tej chwili i powiedział, ale na słowo twoje zarzuca sieć. I my wszyscy wiemy, co się stało. Sieci były tak pełne ryb, że te sieci się rwały. Oni wołali po pomoc tych innych łódek, żeby przyszli z pomocy, bo były takie ilości ryb. Ale na słowo twoje. Jeżeli coś dzieje się na Boże Słowo, może zakończę tym, co obiecałem na początku. Wiecie, że i nasze słowa nie mają znaczenia. Źle, że ludzie mielą ozorami bez potrzeby, bez końca, bez sensu, ciągle i zawsze. Powinniśmy myśleć o tym, co mówimy. Kiedyś małej dziewczynce zmarła mama. Ojciec ją żenił. A ta macocha nie znosiła tej dziewczynki. Ta dziewczynka była śliczna i mądra. A ta macocha jej nienawidziła. I to, co mówiła jej przez cały dzień. Już przylazłaś, bachorze? Do niczego się nie nadajesz. Mało tego, że jesteś brzydka, to jesteś jeszcze fajtłapa. Wszystko rozbijasz, wszystko niszczysz. I tak tłukła tej dziewczynce, i tłukła. To była śliczna i zdolna dziewczynka. Ale ona wpadła w taką depresję, że trzeba było mądrego człowieka, żeby przez kilka lat ją prowadził i wyprowadził ją na prostą. Wiesz, nie tylko Boże Słowo ma moc. W ogóle Słowo ma moc. Jeżeli kogoś będziesz ciągle słowem dręczył, biczował, wmawiał nieprawdę, to już dawno chyba Goebbels nam o tym powiedział, że my we wszystko uwierzymy, jeżeli będzie dostatecznie często powtarzane. Słowem możesz zranić? Ktoś cię kiedyś zranił? Chyba nie ma człowieka na tej planecie, którego by ktoś kiedyś nie zranił. Ale słowem też możesz zabić. Ale słowem możesz uzdrowić, słowem możesz zachęcić, słowem możesz pociągnąć, słowem możesz dodać otuchy. W życiu człowieka nic się nie zmieniło, okoliczności się nie zmieniły, ale człowiek z taką nową otuchą, z taką nową nadzieją. Twoje słowo może być wsparciem, twoje słowo może być zachętą. Kochani, wielka jest moc wypowiadanego słowa. Oczywiście największa to jest ta Boża moc. To jest ten mocarz, który obiecał być z nami i powiedział, będzie z nami aż do skończenia świata. Dlatego nie musimy się bać. To nie jakiś burnejka chodzi po naszej prawej stronie. To mocarz wszechświata. To ten, którego niebiosa niebios nie mogą ogarnąć. On jest z nami. I On nas uczy. I do czego nas dzisiaj chce nauczyć? Że jeżeli chcemy przylgnąć do Niego, bo tydzień temu nauczyliśmy się tego, że to, co nas ostatecznie uratuje, to jest przylgnięcie do Boga. Letni nie będą uratowani, zimni nie będą uratowani. Uratowani będą ci, którzy przylgną do Boga, którzy przykleją się do Niego, którzy przystają się do Niego, którzy nie pozwolą się nawet na milimetr oddzielić, tak jak pas przylega do bioder męża, który go nosi. Tak chciałem, żebyście przylgnęli do mnie. I my to chcemy zrobić. My chcemy wykorzystać 2021 rok do tego, żeby przylgnąć do Boga. Ale dzisiaj uczymy się tego, że nie możesz przylgnąć do Boga, jeżeli nie przylgniesz do Jego słowa, jeżeli nie znasz Jego słowa, jeżeli czytasz 3 wiersze dziennie, albo jeżeli nie czytasz w ogóle, albo tylko jesteś dumny tego, że w twojej biblioteczce to jest 7 egzemplarzy Pisma Świętego. Możesz umrzeć z głodu, mając nawet 70 egzemplarzy Pisma Świętego. Możesz umrzeć z głodu, mając przy sobie bochenek chleba, 10 bochenków chleba i całą tonę chleba. Musisz zacząć używać. I dlatego dzisiaj, bracia i siostry, kiedy my chcemy przylgnąć do Boga, kiedy chcemy przylgnąć do Jego słowa, to wszystko musi się zacząć od tego, że zaczniemy na nowo je czytać. A na nowo to znaczy, że
patrzysz i zastanawiasz się, i tak jak ja w ten tekst, który mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowo nie przeminie. Z tych wszystkich rzeczy najbardziej niestabilne wydaje mi się słowo, z tych wszystkich rzeczy najbardziej nieznaczące wydaje mi się słowo, a to, co jest mocne, to jest i stabilne, to jest ziemia i niebo. A Pan Bóg mówi coś innego. Słowo. Od Niego wszystko powstało. Wiecie, dlaczego słowo jest takie ważne? Bo bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. Nie ma rzeczy we wszechświecie, która powstałaby inaczej niż poprzez słowo. Nie ma rzeczy dzisiaj we wszechświecie, która istnieje bez słowa. Życie ateistów jest podtrzymywane mocą Bożego Słowa. Nasza planeta jest podtrzymywana mocą Bożego Słowa. Nasza planeta kręci się po orbicie i wiecie, jak ta orbita jest bardzo precyzyjna? To nie jest jakiś chaos, to nie jest splot jakichś okoliczności. To jest wszystko perfekcyjnie przez Boga stworzone, obliczone, podtrzymywane i do dzisiaj, po tych wszystkich tysiącach lat, Ziemia nie może się ani zbliżyć do Słońca, nawet niewiele, bo wszyscy byśmy spłonęli. I nie możemy się, nie może się oddalić od Słońca, nawet niewiele, bo wszyscy byśmy zamarzli. Wszystko jest podtrzymywane mocą Bożego Słowa. To, co Pan Bóg dzisiaj do nas mówi, że Jego Słowo jest większe niż ziemia. Jego Słowo jest większe niż niebo. Jego Słowo to tak naprawdę jest On. A to Słowo zamieszkało wśród nas. I to jest Boży Syn, Stwórca Wszechświata. Dlatego możemy być pewni, dlatego możemy być ufni, dlatego nie musimy błądzić, nie musimy żyć w strachu. I nawet te rzeczy, które nas otaczają, one są częścią tego Bożego mówienia. Czytasz taką informację o tym, co zaczęło się w Portugalii? Mówię, wiem, Panie Boże, wiem. Ty mówisz do mnie nawet przez okoliczności. Bóg mówi nie tylko przez słowo zapisane w Biblii. Wielokrotnie i na wiele różnych sposobów Bóg mówił do ojców, przez proroków, przez słowo, przez okoliczności. Nawet przez piękno natury do nas mówi. Na wiele różnych sposobów Bóg mówi do nas, ale musimy to słyszeć. Jeżeli otwierasz Biblię, nie czytaj tak jak ogniem i mieczem. Powiedz, Panie Jezu, wziąłem do ręki Twoje słowo. Mów, bo sługa Twój słucha. Tego 4-letni Samuel się nauczył. 6-letni, nie pamiętam. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Jeżeli naprawdę będziemy słuchać, to Pan Bóg naprawdę będzie mówił i wtedy się staniemy Kościołem, o jakim nam się nie śniło 20 lat temu, jak zaczynaliśmy. I to jest to, czego wam wszystkim, czego sobie, tym wszystkim, którzy biorą udział w naszym nabożeństwie i będą słuchać przez internet jeszcze, mam nadzieję, długo i długo życzę nam tego wszystkiego, żebyśmy poznali Kościół, żebyśmy poznali Biblię, która ma moc, która działa, która na słowo Twoje, jak powiedział Piotr. Uczniowie mówili, Panie, czy chcesz, żebyśmy słowem, wiecie, że słowem można ściągnąć ogień z nieba? Oni u Eliasza się tego nauczyli. Nieprawdopodobne rzeczy mogą wydarzyć się przez słowo, ale musimy w nie uwierzyć, musimy się go uchwycić. A to, o czym mówiliśmy dzisiaj, to to, że jeżeli chcemy przylgnąć do Boga, to musimy przylgnąć do Jego Słowa i niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.